2015 roku Partnerstwo Borów Niemodlińskich obchodzi 10. rocznicę założenia i zastanawialiśmy się, w jaki sposób to uczcić. Nie chcieliśmy robić tego jedną dużą akcją, tylko postanowiliśmy w każdym miesiącu przygotowywać coś dla mieszkańców obszaru i dla członków stowarzyszenia. I na pierwszy dzień wiosny zaplanowaliśmy, że może wrócimy do korzeni i posadzimy trochę borów, bo sadzimy dzisiaj sosnę, a wszyscy być może wiedzą, że bory niemodlińskie to w przeważającej większości są bory sosnowe. Ludzie ze stowarzyszenia i nie tylko, jak dowiedzieli się o akcji sadzenia lasu, bardzo chętnie się włączyli. Mamy łącznie dzisiaj prawie 60 osób i są to ludzie i tacy, którzy nie zajmują się zawodowo lasem, czyli typowo amatorzy, ale mamy też przedstawicieli Nadleśnictwa Tułowice, którzy chociaż są na co dzień z lasem związani, to częściowo też spędzają czas w biurze, więc dzisiaj mamy taką małą odskocznię terenową. Sadzę tak naprawdę las, powierzchnię leśną pierwszy raz i muszę powiedzieć, że jest to dosyć trudne i wyczerpujące. Pierwsze sadzonki sadziłam z panem nadleśniczym, który ma ewidentnie widać większe doświadczenie w tej dziedzinie i, że tak powiem, miałam trudności, żeby z nim nadążyć i prawidłowo te sadzonki uklepywać i udeptywać, żeby dobrze rosły. Ciężka praca, ale widać, że sprawia dużo frajdy. Z taką inicjatywą wyszło Partnerstwo Borów Niemodlińskich, z którym to stowarzyszeniem działamy już od ponad 10 lat. Ta współpraca układa się bardzo dobrze. Sadzimy sosnę na zrębie w oddziale 49 w Leśnictwie Świętych Hubert. Ta powierzchnia wynosi około 2,5 hektara całego zrębu. Do wysadzenia dzisiaj jest około 3000 sadzonych. Będą rosły aż do osiągnięcia wieku rębności przez sosnę. Ten wiek rębności jest w tej chwili około 100 lat. Niewiele z nich dotrwa do tego wieku, ponieważ wraz ze wzrostem, z wiekiem, z upływem lat, ta obsada na powierzchni jest coraz mniejsza. Chcę powiedzieć, że w tej chwili przy odnowieniu sosny sadzimy około 8 tysięcy sztuk na hektar. Natomiast w takim drzewostanie 100-letnim, 110-letnim wieku rębności, kiedy przychodzi już, powiedzmy, ta konsumpcja końcowa, to tych drzew jest około 500 na hektarze. Reszta w międzyczasie to są właśnie cięcia pielęgnacyjne, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, trzebierze wczesne, trzebierze późne i z czasem, prawda, usuwamy kolejno jakąś określoną ilość drzew i do tego wieku rębności dożywa, powiedzmy, tyle, co powiedziałem. Przede wszystkim spędzam swój czas zawodowy siedząc za biurkiem przy komputerze do 15.30, potem po 15.30. A natomiast ze zborami jestem związana od początku ich istnienia i uwielbiam te pomysły. Bardzo chętnie wstałam dzisiaj o godzinie 7.00, przygotowałam się, chociaż nie wzięłam ze sobą nic do picia, ale oto zerwały bory. No i przyjechałam tutaj z rodziną zresztą. Moi rodzice pracowali w technikum leśnym w Tułowicach kiedyś, przed laty i styczność z lasem miałam, ale chyba pierwszy raz faktycznie sadzę, świadomie, może jako dziecko sadziłam, tego nie pamiętam. Stworzyliśmy taką grupę trzyosobową, Janusz Sawicz, Kowal z Pruszkowa kopie, my z Moniką sadzimy i mam nadzieję i udeptujemy. Robimy to bardzo dokładnie, może nie jesteśmy pierwsi, ale za to jesteśmy, wydaje mi się, niesłychanie równi.